ostatnio chciałam cofnąć zgodę na otrzymywanie informacji handlowych z jednego ze sklepów internetowych, w którym kiedyś kupiłam buty. Okazało się, że nie mogę tego zrobić. I dlaczego? No widzisz, zgoda na przetwarzanie danych osobowych nie jest jedyną przesłanką legalności przetwarzania. Tak naprawdę jest ich kilka. No można nawet powiedzieć, że kilkanaście, biorąc pod uwagę jeszcze przesłanki legalności przetwarzania szczególnych kategorii danych. Ale jeżeli chodzi o zakup butów, to tak naprawdę najczęściej możemy mówić o zawarciu umowy i jej wykonaniu. I tak naprawdę tutaj dochodzi do legalizacji przetwarzania danych osobowych klienta. Natomiast jeżeli chodzi o informacje handlowe, no to zgodnie z przepisami RODO tą podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes administratora. Generalnie jest on wskazany w przesłance w artykule 6 ust. 1 litera F oraz w motywie 47 RODO. Nie jest to jedyny niestety przepis, który opisuje informację handlową. Mamy jeszcze w naszym prawodawstwie ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz na przykład prawo telekomunikacyjne, które mówi również o zasadach przesyłania wiadomości zawierających informację handlową. Zatem generalnie w pierwszej kolejności należałoby zamiast cofać zgodę, złożyć sprzeciw wobec przetwarzaniu właśnie opartemu o ten prawnie uzasadniony interes administratora. A dopiero później, w momencie, kiedy taki wniosek zostanie rozpatrzony, można wystąpić o żądanie usunięcia danych osobowych. Ale ono już też nie jest cofnięciem zgody, tylko usunięciem na podstawie artykułu 17. Czyli nie zawsze możemy cofnąć zgody na przetwarzanie danych osobowych. Można powiedzieć, że zawsze. W momencie, kiedy wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to przysługuje nam zawsze jej cofnięcie. Natomiast kiedy jest inna przesłanka legalności przetwarzania, albo nam się wydaje, że jest inna przesłanka legalności, bądź też znowu tylko nam się wydaje, że tą przesłanką legalności jest zgoda, no to może się okazać, że dostaniemy informację od administratora, że właśnie przetwarza dane na podstawie innej przesłanki legalności. Ale zgodę zawsze możemy cofnąć, tylko też musimy pamiętać o tym, że cofnięcie zgody w danym momencie, na przykład w dniu dzisiejszym, nie oznacza, że przetwarzanie danych osobowych wczoraj staje się nielegalne. Wręcz przeciwnie, dopiero z momentem cofnięcia zgody, czy przyjęcia tego wniosku o cofnięcie zgody, dopiero przetwarzanie traci taką podstawę legalności. Okej, czyli co w takim razie zrobić, jeżeli już nie chcę otrzymywać informacji handlowych? Najprościej byłoby złożyć sprzeciw. Sprzeciw, o którym mowa w artykule 21 RODO, w tym zakresie dotyczącym przetwarzania w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora, chociażby związanego właśnie z marketingiem bezpośrednim. Tak złożony sprzeciw powinien zostać rozpatrzony i oczywiście przyjęty przez administratora i to powinno spowodować, że już takie informacje handlowe przychodzić do ciebie nie będą. Natomiast oczywiście często się zdarza, że taki sprzeciw jest rozpatrywany negatywnie, czyli nie otrzymasz informacji zwrotnej albo po prostu dalej będziesz otrzymywać te informacje handlowe. Wówczas możesz złożyć skargę, w tym skargę do organu nadzorczego, czyli do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a jeszcze lepiej do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta. To gwarantuje ci, że tak postawiona sprawa na pewno zakończy swój finał w organie do tego uprawnionym. I informacje handlowe przestaną przychodzić. To co? Idziemy na kawę. Kawkę.